bardzo, jest mi miło i to też jest, powiem szczerze, dla mnie zaszczyt. Bo jak pani Ania zadzwoniła do mnie w zeszłym roku, to naprawdę byłem zadowolony, że nie tylko pani Ania do mnie dzwoni, ale że dzwoni do mnie reprezentant takiej firmy. To może trochę głupio zabrzmi, ale ja bardzo lubię Mercedesa i głęboko wierzę, że racjonal to jest co najmniej poziom Mercedesa, jeżeli chodzi o piece. Na wszelki wypadek się spytałem, z jakiego jest kraju i upewniłem się, że jest z Niemiec, więc a ja mam akurat bliskie kontakty z Niemcami, bo jestem z Zielonej Góry, moja mama jest nauczycielką niemieckiego i lubię ten kraj za podejście do rzemiosła i techniki. To na dłuższą historię, robią już wspaniałe zegarki i piece konwekcyjne też. Jak Państwo będą ten sprzęt bliżej poznawać, to szczególnie w przypadku tych, dla mnie duże wrażenie robi ta stal, z której one są zrobione, bo większość takich domowych użytkowników sprzętu lubi powłoki nieprzewierające, takie jak tefal, a tutaj jest, a szefowie kuchni dla odmiany lubią stal, ponieważ stal delikatnie przypala i jeżeli jest wysokiej jakości, to można naprawdę pięknie karmelizować, a umówmy się, że karmelizacja to jest to, co lubimy. Będę dzisiaj prowadził warsztaty z Bartkiem Kochmanem i z Michałem Wróblewskim. Z którymi się, z Bartkiem się znamy niedawno, z Michałem już pewnie prawie 10 lat. I co, to menu, które dzisiaj przygotowałem dla Państwa, jest inspirowane tym, czym zawsze się inspiruje, czyli świeżością i sezonowością, ale jednocześnie chciałem pokazać jakby wielofunkcyjność urządzeń Racjonala. No właśnie, mi się jednoznacznie one kojarzą z pieczeniem, ale tak naprawdę tych funkcji jest o wiele, wiele więcej. I myślę, to było bardzo ciekawe ta dzisiejsza dyskusja, bo wydaje mi się, że właśnie nie unikniemy tego, ale inaczej. To nawet nie chodzi, żeby unikać technologii, bo piękna była scena, nie wiem, czy Państwo widzieli, jak na płomieniach robili yakitori i w ogóle najróżniejsze rzeczy. I to była ta piękna kuchnia ekspozycyjna, która ma inspirować gości, że właśnie w taki naturalny i można powiedzieć atawistyczny sposób są przygotowywane nie dania, a z drugiej strony było widać sterylnie wszystkie zaplecze z piecem Racjonala, który oczywiście jakby masę rzeczy w kuchni ułatwia. Zrobimy sobie dzisiaj, będę Państwa prosił o pomoc przez najbliższe, daj Bóg, 40 minut, czyli niedługo. I po tych 40 minutach wypuścimy sobie trzy przystawki. Pierwsza to będą, można powiedzieć, że umami jest takim motywem wiodącym, to będą szparagi pieczone z pieczonym pomidorem i z taką bułeczką z koreańskiego chleba, która nazywa się shokupan. I to jest ze smażonymi boczniakami, mozzarellą i parmezanem. To będzie pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest coś, co towarzyszy mi od wielu lat. My ze znajomym nazywamy tą sałatkę Neistuk, bo to jest najprostsza i najszybsza sałatka cateringowa. Niemiecka sałatka ziemniaczana z dużą ilością musztardy i natki pietruszki i z rybkami, które uwielbiam, czyli z białymi anchois. Klasycznie ze śledziami, tym razem z anchois, z musztardowcem, bardzo ciekawym rodzajem sałaty, który był cięty, podejrzewam, no parę dni temu, ale jest super świeży nadal. On jest z gospodarstwa państwa Majlertów, tutaj 10 km stąd. I to jest, słuchajcie, najlepszy towarek w mieście. Trzeba było zrobić coś dla wegetarian, ale jednocześnie coś dla mięsożerców. Więc dla mięsożerców mamy tataki z jelenia, czyli to jest polędwica wołowa, która jest obsmażona z pieprzem, z jałowcem i potem marynowana w takim dressingu malinowym z balsamico i odrobiną sosu sojowego, żeby dać głębokość. I potem jest do tego lekka sałatka z owocami lasu i ze szpinakiem. I do tego jest pikowana cebula, żeby przełamać słodycz. Kasarecze. Dobrze wypowiem. Kasarecze, słuchajcie, bardzo lubię makaron. Kiedyś miałem taką ambicję, żeby zawsze robić świeży makaron, ale tak naprawdę od już jakiegoś czasu na polskim rynku jest La Monsana i Rummo, włoskie marki rzemieślniczo robionego makaronu, ale na masową skalę, więc super. Więc nie trzeba kręcić makaronu od zera. Zrobimy to z sos z pomidorów San Marzano, on jest redukowany i do tego potem mamy pieczone warzywka, żeby znowu dać głęboki smak, papryka, bakłażan, cukinia, trochę czosnku, proste. I pini, bo dzisiaj będzie luksusowo. Jakby ktoś narzekał, że nie ma mięsa na główne, to będzie ryba, biała, piękna ryba, nazywa się kulbin i ona będzie z koprem włoskim, moim ukochanym, który mam nadzieję, że przyjechał w całości, również od państwa Majlertów, inaczej fenku, ma lekko anyżowy smak, super smaczny i na górę zrobimy taką łuskę z cukinii i potem polejemy to palonym masłem i solą cytryną. Szaleństwo. A na deser, jak Państwo będą chcieli go złożyć, to zaprosimy. Jak nie będziecie chcieli, to złożymy go za Was. To będą mini pawlowe z kremem chantilly i do tego jest mus owocowy i różne owoce i trochę mięty. Więc taki lekki i świeży, wakacyjny, można powiedzieć, w sam raz.
Zrobimy to tak, że przygotujemy sobie pierwsze trzy przystawki na 100% i puścimy je w stół. To cieszę się, bo jak pani Agnieszka dzisiaj mówiła o tym, że sharing concept, czyli to dzielenie się, jakby próbowanie, to jest coś, co dzisiaj jest na topie, to ja to zawsze lubię, bo po prostu można dużo różnych rzeczy spróbować. I potem po chwili puścimy makaron i równolegle z makaronem wyjdzie ryba i wszystko będziecie mogli się dzielić. Także chwilę przed serwisem główny Gdańsk pytamy, ile osób będzie chciało jeść rybę, ewentualnie ile makaron, żebyśmy w duchu zero waste nic nie zmarnowali. To są dzisiaj główni aktorzy i skoncentrowaliśmy się, żeby to menu wróciło zastosowanie tych pieniędzy. Zobaczcie, jakie zastosowania wiedzą samego pieczenia. Zapraszamy. Tak, zapraszamy bliżej, już śmiało można podejść. To, że są tu noże, to nie znaczy, że od razu użyjemy. W urządzeniu, jakim jest piec konwekcyjno-parowy, to jest najnowsza nasza linia iCombi Pro. I tak jak my nie lubimy tego stwierdzenia, tak oczywiście się udarło, że są to piece głównie pieką. Tutaj mamy możliwość grillowania, gotowania na parze. Mamy możliwość duszenia, smażenia. Wszystkie te procesy są możliwe w tym jednym urządzeniu na niecałym metrze kwadratowym. To, co Grzesiek teraz robi, to parowana cukinia. Przed chwilą wyjechały parowane ziemniaki, gotowane, więc tutaj naprawdę szeroki zakres zastosowań. Moglibyśmy również przygotujemy również w piecu, upieczemy rybę, przygotujemy zapiekane szparagi, więc cały zakres praktycznie tych procesów kuchennych, które nam towarzyszą na kuchni, jesteśmy w stanie przygotować przy pomocy tak naprawdę tych dwóch urządzeń, bo o tym drugim urządzeniu jeszcze nie powiedzieliśmy. Na bokach powiem tylko jeszcze o piecu, bo co jest ciekawe, dzisiaj jako że wszyscy się konfrontujemy z kosztami pracowniczymi, utrzymania wszystkiego i jednocześnie wysokim food costem, czyli tym kosztem produktów spożywczych, to nawet można tutaj smażyć w piecu i to na przykład wyobraźcie sobie wielkie knajpy, które potrzebują dużo smażyć frytek, ryb, mięs. Tak dzisiaj jakby dzięki technologii żywności, tak dzisiaj nabraliśmy umiejętności, że jesteśmy w stanie smażyć in a way, bez tłuszczu, czyli zobaczcie, ile to jest hektolitrów oleju palmowego, rzepakowego, słonecznikowego i frytu. A ile zdrowia tak naprawdę również zyskujemy, nie tylko my, nie wdychając tych oparów oleju na kuchni, ale też ile zyskają nasi goście, przez to, że nie będą jedli dań nasiągniętych tłuszczem. Jeszcze na temat tych dwóch urządzeń, bo tak jeśli chodzi o urządzenia piece konwekcyjno-parowe, jest to z czego Rationale do tej pory słynął. Od kilku lat na rynku również pojawiło się nowe urządzenie z marki Rationale. Są to urządzenia multifunkcyjne, zwane również patelniami, czyli iVario Pro, w których możemy również gotować pod ciśnieniem, frytować, smażyć, dusić wszystkie te procesy również w tym urządzeniu. I tak naprawdę, jeżeli ustawimy te dwa urządzenia obok siebie, oczywiście to urządzenie, które stoi tam za Grzesiem, to jest ten sam jakby ta sama kategoria, tylko że inny rozmiar. I tak naprawdę, jeżeli mamy te dwa urządzenia tylko i wyłącznie na kuchni, jesteśmy w stanie pokryć 100% tych wszystkich procesów przyrządzenia potraw, które na co dzień kucharze stosują. Zobaczcie Państwo, ile miejsca jesteśmy w stanie zaoszczędzić, tak naprawdę stosując tylko dwa urządzenia. I to, co Grzesiek powiedział, duże ilości, duże załadunki. Mamy urządzenia w różnych rozmiarach tak naprawdę. Mamy małe piece, gdzie wchodzi 6 małych gienów i możemy to zastosować do food trucków, możemy to zastosować do małych cukierni, gdzieś do kuchni wydawkowej na front. A mamy piece 20-półkowe, których wjeżdżamy wózkiem całym załadunkowym, jesteśmy w stanie przygotować naraz powiedzmy 300 kotletów. Więc ogromny również zakres zastosowań tych urządzeń daje nam ogromne możliwości pracy i przede wszystkim elastyczności produkcji. I w kontekście tej dyskusji, tradycja czy nowoczesność, maszyny czy ludzie, ja bardzo lubię pracę manualną, ale wyobraźcie sobie kuchnię, która karmi 100, 200, 300 osób, albo nawet małą restaurację, gdzie nie ma ludzi do pracy i de facto, żeby utrzymać ciągłą jakość, to de facto szef kuchni powinien być non-stop. I to jest problem.
Dlatego w tych urządzeniach jest cała masa zaprogramowanych programów, albo można sobie w zaprogramowany sposób wymyślić, jak one mają działać. I dzięki temu ja wiem, czy na przykład grzyby będą za każdym razem tak samo usmażone, że karkówka będzie za każdym razem tak samo miękka. Dlatego, że cały proces, jak go raz zaprogramuję, piec będzie odtwarzał. I wtedy mogę się skoncentrować na istotnej manualnej pracy, a te duże rzeczy, albo te rzeczy, które mam już dobrze przećwiczone, robi to piec i mam święty spokój. Thank you.